Czy tęsknisz trochę za Basią Kurdej-Szatan, wiem jak miłość, bo wiemy, że jej odejście wywołało dość dużo, no można powiedzieć, kontrowersji, rozmów, spekulacji, brakuje jej wątku? Wiesz co, nie wiem, bo ja z jej wątkiem nie byłem związany za bardzo, więc tak naprawdę nie znam sprawy. Okej, okay, ale na przykład zdarza Ci się w ogóle oglądać jak miłość? Jeżeli czas mi pozwoli, to tak oglądam, żeby poprawić coś tam sobie, co źle zagrałem i tak pomyślę sobie, no dobra, to następnym razem to muszę zagrać inaczej. Ale to bardzo rzadko z tego względu, że po prostu, że nie mam kiedy i nie mam też telewizora, więc powtórki oglądam w internecie. Jak teraz realizujesz sceny ze swoją, no byłą już partnerką, no bo na pewno jakieś tam sprawy prywatne wpływają trochę na to, co dzieje się na planie. Czy raczej jesteście tak profesjonalni, że zupełnie nie dajecie tego sobie odczuć? Sama sobie pani odpowiedziała na to pytanie i bardzo dziękuję za wywiad.